Bu, siemano z tej strony Kiki Keke, znany także jako Piotr S. Kękę z Radomia jestem. Tu kręciliśmy właśnie odcinek na Zajawie, kolejny, koniecznie sprawdźcie wywiad, zapraszam do obejrzenia. Zajada u Kękę, oprócz muzyki przede wszystkim. Siemanko i witam telewidzów. Wiesz co, teraz ja nie za bardzo mam czasu na zajawy jakiekolwiek. Ja swojego czasu bardzo lubiłem w literaki grać, to są takie skrable na kurniku. Puzzle kiedyś układałem, tak to głównie... Ale to już w życiu dorosłym, tak? Tak, w dorosłym życiu. Znaczy bardziej skrable w dorosłym, puzzle to jeszcze wcześniej, chociaż zdarza mi się, nie? Nie mam miejsca, bo to trzeba na podłodze rozłożyć, bo tam, wiesz, nie bawię się jakieś 500 czy 1000, tylko się, wiesz, od dwóch wzwyż. Tak, żeby szanujmy się. Natomiast no, na zajawy no, nie mam. No, jestem jednym z tych szczęśliwców, którzy mają, wiesz, zajawy zrobili robotę po prostu. No, wypełnia mój dzień bardzo mocno. No wiem, ale pojawił się na przykład sport u ciebie też ostatnio dość mocno. No to nie, to mocno sport to nie. Wiesz, ja jakiś czas temu ja mam tak, że chodzę na siłownię półtora miesiąca, później dwa, później nie chodzę. No, teraz w ogóle nie mam czasu na siłownię. Mówisz o tych poręczach, uchwytach do pompek, które są. Staram się od miesiąca wozić, ale to sport mocno to daleko, wiesz. Nie. To sobie zrobię, wiesz, 3 serie pompek sobie porobię i tyle. Nie mam za bardzo czasu na to, nie? Natomiast no, staram się jakoś tak mądrzej jeść, ale to też wraca później. Znowu doły, górki, to zależy jak mam psychikę obecną, wiesz, chwilową. Pytam, bo zastanawiam się też, kto wymyśla, a zapewne wymyślasz ty, scenariusze do teledysków u ciebie na płyty. Nie zawsze. Zależy. Czasem przy nowych rzeczach na przykład, że klientka ma, pozdrawiam cię Emilio serdecznie, że dziewczyna ma biegać w zmysłach, to jak nagrałem ten numer z tym bitem, to mi się kojarzyło, że dziewczyna ma biegać i tyle. No i dalej to tam już ekipa. Wyjebane na przykład, jedyne co mi się kojarzyło, jak to nagrałem, to że będę tańczył. Bo ten taniec miałem opracowany i ja chciałem tak tańczyć, no właśnie. No to tu jest mój pomysł tańczenia, resztę robił Jasiek. To zależy bardzo różnie, czasem nie ma czasu myśleć, to ktoś inny. Teraz na dniach będzie nowy klip, gdzie pomysł jest po części mój, po części ekipy, to zazwyczaj płynnie jest, nie? Pewnie jakby to tak rozkładać, to mógłbym się tam śmiało podpisywać, że właśnie, albo nie wiem, pomysłodawca jakichś tam fragmentów, ale czasem ja, czasem nie ja. Bez jakichś spin. Zależy jak to płynie wszystko, nie? Tam nie ma sztywnych reguł na wszystko, to Kękę Radom, chociaż coraz bardziej, że tak powiem się, jak to nazwać, że się tak jak wchodzisz uprofesjonalnia, to jednak nie jest jeszcze cały czas kombinatem ani przedsiębiorstwem tak pojmowanym, wiesz, że każdy jest coś od czegoś, no to głównie ja jestem. Bo zastanawiałem się dlatego, że oglądając presję, pomyślałem właśnie o tym, że ten sport, który ty, bo tam obserwuję, tak jak i zresztą fani też cię obserwują, Instagramy, Snapchaty, wyzwanie 100 treningów, tak, wiesz, ten sport, duże zrzucenie wagi, zastanawiam się, czy to właśnie miało wpływ na to, że do presji chciałeś mieć sportowca. Nie, znaczy ten numer mi się kojarzył z takim, wiesz, o co chodzi, z czymś. Poza tym, poza tym to mocno nawiązywało, ja to wrzuciłem nawet takie zdjęcie do poprzednich klipów, ale to też Paweł z ekipy Sensi, wiesz. Duża też zasługa jego, nie? Ja, różnie jest. A co do sportu, no to widzisz, te 100 treningów, że tak wrzuciłem 30 któryś i koniec. I tyle mnie widzieli, wiesz. Na siłownię płaciłem karne 2 miesiące, w ogóle nie chodziłem, aż w końcu ostatnio się zmobilizowałem, żeby tam iść i żeby zrezygnować z tego, wiesz. Nie mam czasu, nie umiem, brakuje mi konsekwencji w wielu działaniach, nie? W jakichś tam obszarach życia się ogarnąłem, jest w porządku, natomiast jeszcze jest dużo takich rzeczy, w których no, mam sobie wiele do zarzucenia i staram się nad tym pracować mocno. A w rapie też tak masz, że brakuje ci w tym konsekwencji, wiele masz do zarzucenia, czy właśnie nie? Ja raperem też jestem sinusoidalnym. O, to może być ten tytuł, o którym mówię, sinusoidalny raper. W każdym razie tak, no na przykład, nie wiem, zacząłem nagrywać teraz numery na trzecie rzeczy, na moją płytę, która na jesieni ma się ukazać, bardzo wcześnie, stosunkowo wcześnie od planowanej daty premiery. Przy wcześniejszych albumach to było bardziej sprasowany, skoncentrowany ten okres. No ale zacząłem i tak, nie wiem, przy 6 kawałku czy coś, syn mi się urodził i ja też miałem prywatnie taki gorszy, znaczy miałem dobry okres, ale
moja głowa nie szła za tym i nagle się okazało, że ja nie wiem skąd, dużo rzeczy robiłem, ja 2 miesiące w ogóle w studio nie byłem, nic nie nagrałem, nic nie napisałem. Teraz znowu wróciłem do tego, wiesz, do tego pisania. Myślę, że to też będzie miało takie odzwierciedlenie na albumie, bo to też będzie tak... Może nie będzie, bo te kawałki będą pomieszane, nie będzie wiadomo, który kiedy nagrywałem. Natomiast ja słuchając tego, bym wiedział, kiedy nastąpiło załamanie, a kiedy znowu jest górka. No tak działam też w tym, też nie jestem konsekwentny, nie umiem tak, że na przykład codziennie sobie piszemy, wiesz, albo coś, nie mam tak. Strasznie jest wszystko zależne od mojego chwiejnego stanu emocjonalnego. Jasne. Impresja 5 milionów i jest duma? Wiesz co, dzisiaj nawet jest, jak to kręcimy, to jest 2 miesiące, no, miałem wrzucić w ogóle, wiesz, post 2-miesięczny, super, zapomniałem, nie było czasu, ale wrzucę jeszcze. No fajnie, bardzo się cieszę. No, standardowo się nie spodziewałem, w sensie, to mogę tak powiedzieć, no ale no wiem, że to śmiesznie brzmi, no, ale się nie spodziewałem. Na wyjebane, tam był moment, zanim ten klip wyszedł, to ja go nie chciałem rzucać. Naprawdę, to są tak, no... Tak jak to się wydaje z boku i że na przykład raper, a on to na pewno wiedział, że tak zrobił, albo specjalnie tak jeszcze zrobił, żeby to tak poszło, to nie wiem, może niektórzy tak mają, a w moim przypadku tak nie działa. Ja jestem aż tak odbiega czasami, bo czasami jestem pewny, w sensie, że to na przykład, o fajnie się przyjmie, to czasem mi się zdarza trafić, ale czasem mi się nie zdarza trafić. No ale z tego co mówisz, to wydaje mi się, że w takim razie z największymi hitami było tak, że ty ich nie chciałeś puszczać. To samo słyszałem, że mówiłeś o Zmysły, teraz mówisz o Wyjebanie. Nie, Zmysły mi się podobały. Zmysły się podobały. Od początku, nie. Klip, ja miałem problem, znaczy nie problem, tylko na początku, w pierwszej chwili, jak klip do Wyjebane, no to jakoś mi to nie korespondowało. Znaczy ten taniec pasował, ale to wszystko, no nie wiedziałem. Poza tym nawet nie wiem już teraz, o co mi chodziło po prostu, nie? Z presją akurat nie, to byłem pewny, że kawałek chcę puścić z racji tego, że no to był, jak ja go pisałem, to pierwszy numer, jaki napisałem na płytę, no to ja żadnego innego uczucia w sobie nie miałem, tylko ta presja cały czas. I to wszystko, ja byłem podminowany i wszystko, i tak się okazało, że to fajnie też mi pomogło. Spuściłem powietrze po prostu, nie rozumiesz? Właśnie ten kawałek? No, nie, no tylko w momencie, kiedy ja go pisałem, nie kiedy wyszedł. Napisałem, wiesz, posłuchałem sam siebie, no jest coś takiego, taka metoda, że powiedzenie o tym to jest pierwszy krok, nie? Albo przyznanie się do jakichś uczuć czy emocji to jest pierwszy krok do poradzenia sobie z nimi. Trochę tak to było, nie? Rozmawialiśmy o tym też chwilę wcześniej. Czy to nie było tak, że właśnie jest wizerunek tego, że hip-hop tobie pomógł, że hip-hop wyciągnął cię, prawda, z uzależnień, a z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, wychodzi na to, że to wcale nie hip-hop ci pomógł, że on był gdzieś z boku. Ale no gdzie hip-hop może pomóc? No, co to przychodzi hip-hop i mówi, kurwa, co, nie pij, albo nie wiem, zęby umyj, albo zogarnij się, weź ty. Nie, ale jakaś taka wewnętrzna motywacja nie, wobec tych fanów, których dochodzi i tak dalej. To jest, no to nie jest takie proste, wiesz, o co chodzi. Są ludzie na stanowiskach, którzy mają nie hip-hop, tylko jakieś dobre rzeczy, a i tak są pełni nałogów. To jest... Nie można tak, to jest część składowa, tak samo jak nie jedna rzecz sprowadza cię na jakąś drogę, tak samo nie jedna rzecz pomaga cię z niej ściągnąć, to nie jest tak. No, duża zasługa na pewno mojej obecnej narzeczonej, no, mogę śmiało powiedzieć, że Marta odmieniła moje życie w dużym stopniu. W dużym stopniu też jest tak, że ja chcę odmienić swoje życie, bo wiesz o co chodzi, no to jest... Można powiedzieć, o sukces go odmienił, wiesz, nagrał płytę i się udało, no tylko, że ilu chłopaków nagrało płyty i nie każdy od razu, wiesz, postanawia, nie dla każdego to jest motywacja, no z boku jak na to patrzysz, to sobie myślisz, o, nagrał płytę, to teraz to się ogarnął, ale to głównie wynika z tego, że jak kurwa na przykład sobie, ja sobie to wyobrażam, nie, jak ja bym siedział cały czas najebany przed kompem u mnie, kurwa, w starym mieszkaniu, jarał tam szlugi, nic nie robił i nic by mi się w życiu nie układało i bym, kurwa, miał pretensje do całego świata, tak jak miałem trochę. I bym widział, że ktoś na przykład, kurwa, nie wiem, czy nagrał płytę, czy kurwa w filmie wystąpił i on nagle, kurwa, zaczął się mobilizować, to łatwiej jest powiedzieć, a kurwa, bo to dzięki tej płycie się zaczął mobilizować. Inaczej to też by było, bo wiesz o co chodzi, bo to nas samemu rozgrzesza z tego, że my nic nie robimy. Znaczy, my nie, wiesz o co chodzi, dobra, ja siedzę, nic nie robię, a tamten to coś robi, ale tamten robi, bo miał płytę. Czyli jak ja bym też miał sukces, to też bym coś robił. Nie, bo to kurwa ten sukces, ja teraz już to wiem, jest dla każdego czymś innym, nie? Ja mam, jak chodzę na terapię, mam chłopaków, całkowicie dziewczyny też całkowicie w różnych sytuacjach życiowych. Jak dojdziesz do siebie, sam do głowy, że chcesz coś zmienić i masz trochę szczęścia, masz wsparcia, bo to jest ważne,
jakieś siły zaparcia i widzisz cel w tym, no to jasne, nie? To wtedy zmieniasz. A czy ty jesteś wtedy pracujący, czy nie? No wiadomo, że łatwiej jest, jak masz dach nad głową i wszystko się układa, nie? To czasem tak sobie myślałem, że w ogóle to jakieś szczęśliwe życie to się tak na wielu filarach i ta moja trzeźwość obecna, czy trzeźwienie też na wielu filarach, no nie wiem. Życie zawodowe to jest jeden i w tym sensie hip-hop mi pomógł, bo mam motywację, wiesz o co chodzi, robię coś konkretnego. Jedno napędza drugie? Tak, tak, i mam satysfakcję. Z drugiej strony to jest życie rodzinne, to jest jak stół, jak krzesło, co ma wiele nóg. Na trzech to ci się jeszcze jakoś utrzyma, nie? A na dwóch już ciężej jest. I to tak trochę jest. Jak masz porządek we wszystkich polach, wtedy jest łatwiej, nie? Co nie znaczy, że jest łatwo, bo kurwa, wiesz, to nie jest tak, że nagle, nie wiem, jest tu spoko, to ci się głowa sama resetuje i mówi, dobra, wtedy pojebana byłam, już się ogarniam, tak mi mówi, nie? No, cały czas, no. Cały czas walka. No może nie walka, bo to też nie jest tak, że ja się szarpię z życiem teraz. Nauczyłem się już nie szarpać z życiem, ale cały czas sinusoida, o której mówiliśmy na początku, nie? No na przykład ostatnio miałem bardzo fajnie, teraz od dwóch dni jestem taki, no w porządku jest, wszystko się zgadza, a taki jestem, wiesz o co chodzi. Ale myślisz, że skądś to się wzięło? Był jakiś bodziec? Tak, tak, no to się fachowo nazywa, ja, jest coś takiego jak wyzwalacze, czyli jakieś takie rzeczy, które są w okolicy i no po prostu, nie wiem, podejdzie do ciebie ktoś pijany i zaczyna ci gadać na przykład, to ma pół biedy, jak to jest jakiś słuchacz na koncercie, bo to zazwyczaj nie ma takiej, z nim to siema, zdjątko i piątka, po jakąś taką barierę emocjonalną potrafię zazwyczaj, no ale nie wiem, ktoś z kim załatwiasz interesy i on ci podchodzi i ci gada i ci wisi nad uchem, no to jest coś takiego. Osoba, której na przykład, no nie wiem, zazwyczaj to ja mówię cześć nara, nie rozmawiam, przyjdź trzeźwy, a czasem jest tak, że no musisz i to są pierdoły, których na początku nie wyczuwasz, jak to się dzieje, w sensie nie kojarzysz ich od razu, że to od tego się wzięło. Potem kumasz fakty. A to się, no jak kumasz, to jest dobrze. A to się po prostu głód w ten sposób objawia, z jakimś poddenerwowaniem, zirytowaniem często, jakimś takim, nie wiem, smutniejszą jakąś chandrą, to u każdego różnie, agresją czasem jakąś taką agresją do siebie, no to jest mnóstwo różnych rzeczy, nie? No i myślę, że ostatnio po prostu byłem narażony na wiele wyzwalaczy, no moja praca tak wygląda, ale wrócę do domu, myślę, że będzie wszystko w porządku. No właśnie, bo ten wizerunek, który nawet ja obserwuję, Kękiego, wiesz, no, wizerunek, który ty tworzysz, nie taki, jaki jesteś, jak teraz rozmawiamy na przykład, strasznie pozytywny gość, zawsze pozytywnie, każdy film pozytywnie, wiadomości pozytywne, wszystko płynie z pozytywu. Jeszcze nie widziałem, żebyś się żalił gdzieś na coś. Nie, no ja się nie żalę. Znaczy, no ja teraz na przykład mówię, no ciężko powiedzieć żalić siebie. Poważnie to rozmawiamy poważnie, zadałbyś niepoważne pytania, to też pewnie byśmy śmieszkowali. Tak samo potrafię, wiesz o co chodzi, to nie jest tak, że cały dzień jest taki. Nie ma tak, że cały dzień jest taki. Wczoraj na przykład byłem poddenerwowany czy coś, wróciłem z hotelu z Łomży, wróciłem z próby, poszedłem do hotelu i nagle, kurwa, już byłem w hotelu, to tak jakbym się czuł w bezpiecznym miejscu, nagle mi jakaś głupota naszła, nagrałem jakiś głupi filmik, który wrzuciłem na Insta. Aha. Ja sam z siebie mam bekę, później porobiłem parę pompek, zeszło to ze mnie, później sobie zadzwoniłem do narzeczonej i wiesz, do syna i to jest tak, to nie jest tak, że cały czas chodzisz, wiesz, to ja zawsze... A to akurat też potwierdza, no na pewno jestem poważniejszy niż jak jeszcze parę lat temu, ale może dojrzalszy. Chociaż to tak nieskromnie trochę, ale no można to stwierdzić jakąś tam dozą prawdopodobieństwa. Natomiast no ja nigdy nie miałem całych płyt wesołych, ani całych smutnych, bo życie się tak nie składa. Ja bym, no nie umiem tak, bo moje te, w momentach, kiedy piszę, te jakiś okres zawsze, kiedy tu piszę, nieważne ile to jest miesięcy, to są, tak, to jest raz wesoło, raz jest smutno. No i wiesz o co chodzi, to się tak przeplata cały czas, no... Ciężko, jak usiądę do tekstu, w którym mam dobry humor, to on wychodzi, wiesz, wesoły, jak jest tak, jak wiesz, nie za dobrze, no wychodzi co innego i to tyle, nie? To po prostu tak płynie i tak samo te filmiki głupie czy coś, wiesz. A co do tego żalenia, no to, wiesz, no do kogo ja mogę mieć żal o to, że jestem alkoholikiem? No, wielu czynników zewnętrznych, ale i do siebie też. Teraz wychodzę z założenia, że bardziej niż się żalić, to lepiej, wiesz, sprawdzić, co można zrobić i to robić po prostu, nie? Więc dlatego też staram się... Bo to trochę tak działa, że jak, może nie wizerunek, ale jak budujesz wokół siebie pewną atmosferę, czy sam sobie nakręcasz ten smutek. To wpływa później, i na ciebie, i na ludzi? Ale nie, to później też się staje tak. To jest samo spełniająca się przepowiednia. No, to jest taka potęga podświadomości. Potęga może nawet nie tylko podświadomości, ale no kurwa, no jak... Potęga też doboru towarzystwa, doboru, wiesz o co chodzi. To się tak zmienia po takich rzeczach, że...
jak zaczynasz, wiesz, w jednym etapie już coś robić inaczej, na przykład, nie wiem, być porządny, jak wrześniu nie byłeś porządny, taki poukładany, chaotyczny teraz, a teraz jesteś, dajmy na to, wiesz, porządny, elegancki, pedancik, no ja tak jeszcze nie mam, ale jeżeli tak jesteś, to nagle się okazuje, że w relacjach z ludźmi też się zaczynasz robić inny. A jak się zaczynasz robić inny w relacjach z ludźmi, to nagle ci się inne filmy podobają i nawet nie wiesz, kiedy to się dzieje. To jest taka przemiana człowieka trochę, nie? I myślę, że wiesz, no u mnie ten proces nie jest jakiś taki, no to cały czas płynie, ja już, wiesz, no, ponad półtora roku, znaczy prawie półtora roku i... Ale zauważam u siebie takie przemiany w wielu aspektach. Na wiele spraw patrzę inaczej. Jaki kawałek na stadionie ostatnio leciał? Młody Polak. Młody Polak. Pozdrawiam Hirka Wronę serdecznie. I jest duma? Jest. Znaczy jest duma, bardziej zdziwienie, o kurwa. Ale jest duma, fajnie, fajnie. Bardzo się jaram. Pozdrawiam też Uraza, który też do mnie pisał, producenta tego numeru, że dla niego też, wiesz, jakieś takie mega uczucie. Ktoś to nagrał, w ogóle nas otagował. W życiu na meczu nie byłem żadnym, to ja nawet nie wiem. A otagował, no i bardzo fajnie, fajnie, że to leci, wiesz. No, ale przegraliśmy wtedy, no to tak, widocznie, ale niektórzy mówią, że to dlatego przegraliśmy pechowy kawałek, ja wychodzę z założenia, że po prostu, kurwa, był za cicho. I następnym razem trzeba trochę, wiesz. Jeszcze jakiś czas temu też była sytuacja z siatkarzami, prawda? Oni się zwrócili o zmysły, o oficjalny hymn, czy to... Nie, to była moja beka. Nie, no, no nie. No jak, no przecież się świrowałem, że kurwa... Że siatkarze się zwracają o zmysły, a polska reprezentacja piłki nożnej prosi o wyjebane. No gdzie, no człowieku? Ty... Wiesz co, ja będę jakimś kapslokiem pisał, uwaga, kurwa, żartuję. Bo ja dochodzę do wniosku, znaczy dochodzę do wniosku, ja mam zawsze wrażenie, że jak ja piszę coś, co jest beką na fejsie czy na insta, to każdy łapie, że jest beka, nie? A tutaj się okazuje, że nie, no bo jest tyle ludzi, każdy ma inną jakąś wrażliwość, jakieś poczucie humoru inne, spostrzeżenia inne, doświadczenia inne i to naprawdę trzeba pisać. Wiesz o co chodzi? Wczoraj nagrałem taki głupi film, jakąś cytrynę, jem i się uśmiecham i że to niby takie talk life, nie? I poza tym, że no tam większość wyłapała z tego, co widziałem po komentarzach, to zdarzają się komentarze, które są całkiem poważne i mówią, tam cytryna na przykład, kurwa, mój, nie wiem, mój chrześniak, czy ktoś tam je cytrynę, albo co to jest, kurwa, w ogóle cytryna, ja bym cię opierdolił. Jak gdyby, wiesz, ja mówię, spoko, ziomeczku, żebyś opierdolił trzy, wiesz o co chodzi, ale... No będę, nie wiem, tylko że wiesz, pisanie, uwaga, leci dowcip. No, jasne, no to jest głupota, ale kurwa, no wpadłem, szapoba. W żaden sposób, nie, nic takiego nie było, ale jeżeli siatkarze by te słuchali, to spoko, właśnie się zakwalifikowali, to słyszałem w radio na olimpiadę, chociaż przegrali teraz z Iranem, ale jak już mają i tak bilet do Rio, to mogą sobie przegrywać. A też wspominasz o tym i nawijasz o tym. Gęki, masz hejterów? Jakichkolwiek? Mam, miewam, jasne. Znaczy wiesz, to też może wynika z tego, że człowiek... ty patrzysz z boku, widzisz inaczej, ja patrzę też inaczej. Zawsze bardziej negatywy dotykają niż pozytywy. To też jest może, wiesz, może to jest jakiś promil czy coś, ale bardzo wielokrotnie się spotkałem z bardzo... Znaczy raz to jest hating, czasem to są po prostu niepochlebne opinie, które ja tak, wiesz, za hating też nie uważam. Jak ktoś mówi, no to słuchaj, nie jaram się, albo kurwa robisz chujowy rap. W sensie, no jeżeli ma coś na celu więcej niż chujowy, no to dajmy spokój, no sobie puszczam to uchem. Ale zdarzają się jakieś głupoty na mój temat pisane, kurwa, wiesz o co chodzi. Czasem jakoś do mnie docierają, ktoś mnie pyta na Facebooku czy coś. Zobacz, ja mówię, kurwa, no bzdury, no ale tłumaczyć to wszystko, to wiesz. Też. Ale jasne, że miewam, to kęki z krwi i kości, nie każdy mnie kocha. No właśnie pytam, dlatego że przynajmniej w branży, no bo nie znam wszystkich fanów, nie znam też oczywiście całej branży, nic takiego, ale nie spotkałem jeszcze żadnego wyrazu jakiejkolwiek, wiesz, złości, nienawiści, nawet nielubienia twojej muzyki. W ogóle czujesz się ulubionym raperem wśród raperów? Albo że twoja muzyka dociera do większości z nich? Nie, wydaje mi się, że po prostu nie tych raperów pytałeś. Nie ma opcji, że cię każdy lubił, każdy kochał, każdy szanował. Tak się nie dzieje po prostu. No do tej pory się tak dzieje. Nie dzieje się tak. Tobie się wydaje, że się tak dzieje, może, nie wiem. Nie, na pewno tak nie jest. Wiesz o co chodzi? No nie wiem, z czego to wynika. No bardzo mi miło, jeżeli tam jakieś pochlebne opinie o mojej muzyce są. Co do jakichś takich prywatnych relacji z raperami, no jest paru, z którymi jakoś tam bliżej utrzymuję kontakty, no ale to nie są takie bliższe kontakty, że... No widzisz, na przykład, nie wiem, jakieś dzisiaj jest festiwal, są chłopaki, też wiesz o co chodzi, to się nie... Ja idę na próbę, robię próbę, siema oczywiście, jednych lubię bardziej, drugich wiesz, z drugimi na przykład nie znam albo mniej gadam, zawsze tam wiesz, normalnie się do każdego gadam, no ale wiesz, przed koncertem dopiero jadę na koncert, nie siedzę na backstage'u, bo tam wracamy do tych wyzwalaczy, po koncercie tak samo szybka zawijka, jadę na hotel.
nie utrzymuję kontaktów takich przy okazji w pracy, wiesz. Czasem z kimś słowo zamienię, siemasz, czasem 5 zdań, 10, czasem pół godziny się pogada, ale no nie to, że jestem taki ze mnie buntownik, kurwa, wielki z wyboru, no tylko to jakieś ograniczenia w związku z tym, jak chcę żyć. Same się tak nasunęły, no i po prostu, wiesz, to jest one way ticket, albo kurwa w te, albo we w te dla mnie. Ja nie mogę pomiędzy być. Nie mogę, wiesz, o co chodzi, żyć dawnym życiem, a starać się, kurwa, nie pić. Nie da się po prostu. Bym chodził teraz pod koale, kurwa, to prędzej czy później bym pękł. Jakbym, wiesz, o co chodzi, przeprowadzał długie dysputy z najebanymi ziomeczkami, to za pierwszym razem bym nie pękł, za drugim, za trzecim, za piątym bym pękł. I tyle. I tak to działa. Nie ma na to chuja, nie ma na to mocnych po prostu. No. Więc dlatego jakiś tak bliższych nie ten. No. Może też to trochę stąd wynika, wiesz, najebany scen nie odwalam, no to, to co mają psioczyć, wiesz, o co chodzi. Jak nic, nie, nic. Co możesz o Kęgi powiedzieć? No nic, no widziałem, że gdzieś tam przemyka, kurwa, między pokojami, idzie spać, dzień dobry mówi na śniadaniu. No to tak, ale oprócz tego słuchają twojej muzyki i to jest fenomen. No to miło mi, ja też słucham polskiego rapu dużo, to wiesz, no. Bo ciekawiło mnie, czy kategoryzujesz ludzi, inaczej, czy kategoryzujesz raperów przez ich muzykę? Czy musisz ich dopiero poznać? Wiesz co, znaczy nie, to jest zawsze tak, że jak czegoś słuchasz, to masz jakieś wyobrażenie o danym gościu, nie? Na przykład DJ Wazi, którego serdecznie pozdrawiam, to zawsze mi powtarza, mówi, kurwa, z Radomiem, zanim cię znałem, tak słuchałem tych twoich rzeczy, jeszcze starszych Scotch, Epek i twoich nielegali, kurwa, tak się jarałem, a później cię, kurwa, poznałem. Wiesz, o co chodzi? I tak trochę jest. No i to znaczy, w Azji tak ma, przynajmniej ze mną. Nie wiem, spodziewał na ile. Się, nie, czego się spodziewał? Nie, no, wiesz, no czar pryska, no znamy 2,5 roku, jesteśmy w trasie cały czas. No, jak, nie chcę powiedzieć stare dobre małżeństwo, bo to dwóch panów, to wiesz, nie bardzo. Stare dobre znajomości, to tak, wiesz, no to też inaczej, nie? On jak gdyby nie dziwi się też, jak kawałek wychodzi na przykład, to jak ja sobie wyobrażam, jak kawałek wychodzi, a on mnie zna, to treści, które są w tym kawałku, nie są dla niego nowe. Nie dlatego, że przewijam go przy nim, tylko jako gdyby to, co ja mówię, jaki jestem, to on po prostu się spodziewa. To nie ma takiego zaskoczenia, może też się inaczej to odbiera. Nie? W domu na przykład moja narzeczona to też, jakby to subtelnie powiedzieć, nie wiesz, no... Nie klaszczę uszami przy moich numerach, tak mogę delikatnie powiedzieć, no po prostu, no jakoś tam normalnie, to jest, wiesz. Ale nagrywam pompuj rap w kuchni. No tak, zdarzyło się, tak, ale to nie jest tak, że nagle wie, o kurczę, ale mordo, zrobiłeś, dobrze. Wiesz, no. Skądś podaj pieluchy na przykład, jest taka reakcja. Nie? No czyli domowo. Ale do czego wracać do raperów? Tak jest troszeczkę, że jak kogoś słuchasz i nie znasz, sobie myślisz, ale tak naprawdę, no co ja mogę poznać, że kogoś widziałem w jednej sytuacji, w drugiej, no to też tak naprawdę, wiesz, no co to znaczy poznać? Ile trzeba kogoś znać, ile trzeba z nim przeżyć, żeby powiedzieć, że kogoś się zna? Mhm. W ogóle, żeby mieć o nim opinię. No właśnie, nie, ale tak to... Nie mam tak, że muszę poznać jakoś strasznie. Mam rap, jeden mi się podoba, drugi mi się nie podoba. Zdarzają się przypadki, w których na przykład, kurwa, wolę rap niż człowieka, albo przypadki, w których wolę człowieka niż rap. I to jest, wiesz... Codzienność? Normalne po prostu takie. Ja daleko mam do takiej ortodoksji, kurwa, hip-hopowe. Nagrywam tylko z, kurwa, nie wiem, z ziomkami, z którymi, kurwa, nie wiem, radia kradłem. Ja nigdy nie kradłem, ale wiesz, o co chodzi. Albo nie wiem. Nie wyjebaliśmy razem tony koksu, to nie ma takich rzeczy u mnie, wiesz, zdarza się, jest bardzo różnie, chcę ci powiedzieć, że po prostu nie ma jakichś takich stałych zasad, według których po prostu, czasem jest tak, że ktoś się odezwie i to i wtedy coś zrobimy razem i to dopiero wtedy się znajomość jakaś zawiązuje, czasem się znamy długo i dopiero mówimy, kurwa, to wypadałoby coś nagrać, może zróbmy coś, jest fajny pomysł. Byle nie u mnie. Nie. Byle nie u mnie na tych trzech płytach. No ja już tą trzecią to się porwałem, żeby robić bez gości strasznie. Chcę ten cykl tak zamknąć, żeby był bez gości, ale no już drugą miałem robić z gośćmi, już trzecią już mówię, ale jednak wygrało to te we mnie, co mi mówiło, zrób to sam. Ale to jest ostatnia płyta z serii rzeczy i ostatnia solowa płyta bez gości. To mogę teraz zapewnić. Będziesz miał pierwszy news. O, jest presja ze strony gości. Nie ma presji, ale ja bym chciał coś innego. Ja już przy drugiej już tak miałem, że pisałem i już widziałem, gdzie by się ktoś przydał, a przy tej to mam, przy tej też tak mam, że mówię, kurwa, no ja spróbuję tam, mówię, to by pasowała jakaś jedna czy druga, no ale w końcu Kęgi to jakoś inaczej, wiesz, trochę niżej, trochę jakoś to, wiesz. W końcu też jest fajny efekt, bo to też jakoś mnie rozwija. Mnie rozwija, bo to wiesz, nie wystarczy nagrać się snachę i dobra, to się ziomuś dograsz, a później ktoś tam dośpiewa refren. Ja muszę pomyśleć, jak cały kawałek będzie wyglądał, jak zrobić, żeby cała płyta, która ma tam naście numerów i jest tylko mój wokal, żeby nie zanudzić i tak dalej, i tak dalej. To jest więcej dłubania przy tym. Sprawia to satysfakcję, efekt końcowy większy. Natomiast, znaczy tak mi się wydaje większy, bo nie miałem płyty z gośćmi. Natomiast
będę chciał mieć gości, bo wiem, że to też rozwija. To też rozwija, daje nowe spojrzenie, daje świeży powiew. Chcę to mi zrobić później, tak. Za bardzo się w tych gości wkręciłem, żeby pomyśleć o tym, o co... Aha, wiem, no przecież. Przetarłeś szlaki gwarze w polskim hip-hopie? Nie, nie, no gdzie? Tak naprawdę na pierwszej płycie, no bardzo naznaczyły tą płytę. Ciężko powiedzieć, wiesz, no jakoś specyficznie, tutaj... Tutaj też a propos tego, co do czego wracamy wcześniej, że teraz też mówię trochę inaczej niż mówiłem, to też człowiek, wiesz, inne otoczenie. Mam, moja narzeczona jest z Poznania, znaczy spod Poznania, z Rzeszni, ale z Wielkopolski i też mi się zdarza, wiesz. Dwa inne środowiska, to masz na myśli? Nie, też mi się zdarza jakieś wstawki mieć, wiesz, o co chodzi. Zdarza mi się te nieszczęsne pyry powiedzieć na pyry zamiast ziemniaki albo kartofle. Zdarza mi się dużo różnych rzeczy takich, wiesz, których wcześniej w ogóle nie znałem, to jakoś się tak przenika. Ale gwara, no to bardziej właśnie, nie wiem, chłopaki z Poznania mają taką gwarę, że to wiesz, że to słychać. Teraz już wiem, że to jest gwarowe. Rozumiem, że to jest gwara wielkopolska, to wiem. Ze Śląska przecież tak samo jest. No teraz mamy W na przykład. No ale on to już wręcz nawija W całkowicie, tak się, znaczy może nie całkowicie, ale w dużym stopniu tak się stara, nie? A tak to gdzieś były jakieś takie wstawki. No na pewno nie byłem jakimś prekursorem, tym bardziej, że to u mnie nie szło tak jakoś, jak mi się tak powiedziało, to tak było. Nie? Bo tu też na pierwszej płycie było tego dużo więcej niż na drugiej i ciekawi mnie, czy miałeś takie przed pisaniem tej drugiej płyty, podczas pisania tej drugiej płyty, wyczucie, że robię to już dla szerszej publiki, to tutaj się w tym ograniczę, czy to... No czy to było naturalne, że już tego nie było? Nie zauważyłem tego, o czym ty teraz mi mówisz w ogóle. W sensie, że mniej gwarowości. Nakaz przyszedł, kurwa. Zrobiłem badanie rynku. Powiem ci, jak było. Zrobiłem badanie rynku wśród 100 przypadkowo zebranych ankieterów. Spytałem, czy wiedzą, co to znaczy hurwa, rupta. Jolo. Jolo. Nie, jolo to w drugie było. Biesta. I po prostu spotkało się to z niezrozumieniem. Stąd postanowiłem, kurwa, tego nie używać. Nawet nie zauważyłem, człowieku, że tego jest mniej. No, po prostu mówię inaczej, tak samo jak teraz mówię inaczej. A dobra, teraz trzeba powiedzieć jeszcze, że to był żart, żeby też ta część, która nie załapała, tak, jak ty tak. Wtedy, tak. Nie, to wynika to naturalnie, teraz też tak mówię inaczej, wiesz, o co chodzi. Inaczej też mówiłem, jak stałem na stawie i piłem browar, czy tam wódę piłem, alkohol. Inaczej też mówiłem, bo wiesz, o co chodzi. Inaczej się mówiło. No jasne, wśród swoich, a co innego teraz? Nie mówię, wie, mordo do kobiety, nie mówię, wiesz, o co chodzi. Albo Jasiek, mordo, co płaczesz, dzieciak? No to też nie mówię tak, wiesz, o co chodzi. moje słownictwo jest inne, bo mój świat jest inny. I to tak naturalnie przychodzi po prostu i tyle. Okej. Okay. Takie rzeczy label? Ktoś jeszcze będzie? Na razie to ja przecieram szlaki sobą. To się nazywa rozpoznanie bojem fachowo na wojnie, czy tam w wojskowości. Ja chcę wszystko dopiąć, jak to działa, zobaczyć, bo niby wiem. Tak naprawdę sporo się nauczyłem już przy tamtej płycie, która w dużej mierze była zrobiona przeze mnie, w sensie takim nie muzycznym, tylko... Około muzycznym. Natomiast no, chciałbym po prostu wiedzieć, bo to wychodzi dużo niespodzianek. Wydaje się, że dobra, a nagrywasz płytę, rzucasz ją do tłoczni i później wstawiasz na półki, okej. Tylko że tak naprawdę każdy z tych procesów składa się z dziesiątek, jeżeli nie setek mniejszych procesów, które ja po prostu muszę poznać, muszę wiedzieć. Chciałbym wiedzieć też, jak to działa. Chciałbym zobaczyć, czy wszystko będzie działało tak, jak ja jestem usatysfakcjonowany. Bo jeżeli chodzi o mnie, to tam chuj, no najwyżej, tu będzie obsuwa, tu będzie okładka krzywo, tutaj będzie coś. A jak ja bym miał komuś zaproponować i odpowiadać też za czyjąś twórczość i zrobić to niedokładnie, to ja bym sobie to bardzo mocno wyrzucał, więc na razie ja, a mam już kogoś na oku i później ktoś. To jaka część obowiązków jest teraz u ciebie na głowie, a jaka została po stronie Prosto? No Prosto jest dystrybutorem mojej płyty. Tyle. Tak, współpracujemy też w innych dziedzinach. Ale taki, no nie, no po prostu jest dystrybutorem mojej płyty, plus jeszcze mamy jakieś tam przy wideoklipach niuanse wspólne. Ale tak jak widzieliśmy na presji między innymi. Tak, ale no to tyle, nie? No. I jeszcze jest jedna rzecz, która może tam nie do końca jest zawarta i której się nie da powiedzieć jakoś, tak? To ja sobie bardzo cenię współpracę z nimi i ja... mam po prostu jakoś taką świadomość, że też są osoby ze zdrowym podejściem i z mądrym, których po prostu wskazówki mogą być cenne, jak się umie słuchać czasem. I to tyle, nie? Ale mówisz o tym dlatego, że jest taki odpływ? Gdzie jaki odpływ jest? Prosto. Nie, w ogóle tak... Ja mówię o sobie, nawet nie pomyślałem o odpływie z Prosto. Nie, mówię o tym dlatego, że na przykład przy tym klipie, jak był wyjebane, który nie chciałem puszczać na początku, właśnie jak gdyby
wspólna mądrość osób po drugiej stronie powiedziała, słuchaj, nam to się podoba, to jest spoko. A ja dzięki temu pomyślałem, no dobra, no jak im się tak podoba, no to niech będzie. No ja za kawałek ręczę i za część ręczę, jeżeli wszystko też jest spoko, Jaśkowi jest spoko i wiesz, no. Chodzi o jakąś taką podpórkę, o pewność. Lepiej się idzie czasem, jak wiesz, że masz, wiesz, oparcie, czy nawet oparcie takie intelektualne w innych osobach i stąd. Co do odpływu, no to ja nie wiem, ja wiem o sobie tylko, jak to się dzieje, reszty ciężko mi powiedzieć. Jasne, naturalna sprawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może jakimś akcentem takim zakończymy, jakimś coś. Dawaj. Pozdrawiam. I będzie.